Miałem to szczęście, że oglądałem Robocopa w zasadzie kilka chwil po premierze. Miałem wtedy 8 lat. Nie bardzo rozumiałem, co się dzieje, ale najważniejszy był ten srebrny robot z pistoletem, a rozpuszczający się Red Foreman długo potem śnił mi się po nocach. Robocop to klasyk, którego stawiam obok kultowego Terminatora, Predatora i wielu innych pozycji z lat 80. Jeśli chodzi o gry, bywało różnie. Zdarzały się ciekawe projekty z Robocopem, ale nie było ich za wiele. O ile dobrze pamiętam, ostatnia gra o tym bohaterze, nie będąca mobilnym dziadem, pojawiła się w 2004 roku. Kawał czasu temu. Za przypomnienie nam o Robocopie wzięło się nasze polskie Tejon, które wcześniej stworzyło całkiem niezłego Terminator Resistance, jeszcze wcześniej mniej udane Rambo Video Game, o którym większość woli zapomnieć. Czy Tejonowi udało się stworzyć fajną grę super gliną w roli głównej? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Robocop Micielski, a to recenzja gry Robocop Rogue City w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Historia dzieje się pomiędzy Robocopem 2 a Robocopem 3. Detroit znowu opanowała fala przemocy, walczące gangi, narkotyki oraz nowy gracz w mieście, którego wszyscy nazywają kreatywnie nowym graczem w mieście. Do idiotycznych nazw jeszcze wrócę. Więc nowy gracz w mieście wprowadza chaos w mieście. Tak, nie poprawiajcie mnie, staram się zachować nomenklaturę Robocopa, więc będzie dziwnie. Gdzieś na wysokich szczeblach OCP też toczy się walka o władzę. Skoro policja nie daje rady, do akcji wkracza Robocop, który nie zamierza się patyczkować. Słowem, oddano dystopijny klimat Robocopa i za to szanuję. Dodatkowo warto wspomnieć, że Tejon nie poszedł z duchem czasu, ale zrobił grę, która przywołuje nam na myśl lata 80., tak więc stare monitory z kineskopem, odtwarzacze wideo i szczątkowa grafika komputerowa jest tutaj na porządku dziennym. Podobnie zrobiono w Alien Isolation i tak tam, tak i tu, doskonale się to sprawdza. Wszystko byłoby cacy, gdyby... No właśnie. Już pierwsze odpalenie gry i pierwsza scena sprawiła, że obudziła się we mnie czujność krapograjka. Dosłownie pierwsza scena z intro. Mamy ścianę i czekamy na dogrywającego się typa, który ma gadać. Przypominam, że mówię tutaj o wersji PlayStation 5 z dyskiem NVMe. Niestety to początek całej litanii bubli, jakie znajdziemy w grze. Na przykład to, że każde przejście ze sceny na scenę, dosłownie każde przejście od samego początku do samego końca gry wygląda tak. Jest to co prawda jedynie jedna klatka, ale wkurza to niemiłosiernie i nie pozwala się skupić na historii, bo siłą rzeczy próbujesz wychwycić, kiedy znowu to się pojawi. Zadziwiające, że nikt z Tejonu tego nie zauważył, zwłaszcza, że jest to glitch, który pojawia się zawsze w cutscenkach przez całą grę. Od początku byłem zaskoczony wyglądem postaci w grze. Zadziwiające, ale wyglądają dokładnie tak jak w filmie. Oficer Lewis, komendant, ich japy żywcem przeniesiono z telewizorów, ale niestety kontrastuje to z całkowitym drewnem tych postaci. Miałem wrażenie, że na posterunku to w ogóle same Robocopy tam pracują i to takie strugane z drewna. Animacja postaci NPC to jakiś śmiech na sali. Jakby to trójkowy student pierwszego roku na wydziale grafiki animował. Źle to wygląda, zwłaszcza, że widząc te świetne postacie, widać, że można było pocisnąć temat bardzo srogo. No zobaczcie te emotions wypisane na twarzy. Niemal czuję ten zastrzyk adrenaliny u tego typa, który zaraz zmierzy się z Robocopem. Wcale nie wygląda, jakby oglądał szóstą godzinę mongolskiego baletu. Ale do oprawy jeszcze wrócę. Tytuł jest strzelanką z kilkoma ciekawymi pomysłami. Od Robocop jest wrzucany do wycinka miasta, który składa się z kilku ulic. Mamy tutaj zadanie główne i zadania poboczne. Możemy dowolnie pochodzić po średniej wielkości miejscówce, popatrzeć na obywateli, wlepić mandat, czy wykonać kilka ultra cringe'owych rzeczy, na przykład zatańczyć robotaniec. Możemy też pogadać z wybranymi mieszkańcami. Moimi ulubionymi są ci dwaj, którzy mają widocznie tylko po połówce mózgu, bo jeden gada, a drugi za niego gestykuluje. To tak miało być? Strzelanka z Robocopa ma pewien posmak celowniczków. Owszem, masz możliwość sterowania Robocopem, ale sytuacja, jak wchodzisz do pokoju i nagle zewsząd wyłażą przeciwnicy, którzy przybywali do tegoż pokoju przez ostatnie kilka tygodni pociągiem z koluszek, przypomina właśnie rozwiązanie celowniczkowe. W ogóle jeśli sprawy wymkną się spod kontroli, zaczyna się jatka. Robocop przede wszystkim wali ze swojego pistoletu strzelającego seriami. Jednak zapomnijcie o morderczym tańcu z Dooma. Tutaj
tutaj jest to raczej bardziej dostojne. Robocop porusza się powoli i konsekwentnie kapiszonuje bandytów jeden po drugim. Możemy użyć zbliżenia prawym przyciskiem myszy, co elegancko też oznaczy nam bandziora zieloną obwódką jak w filmie. Mega sprawa. Walka sprawia dużo satysfakcji dzięki kilku podkręconym elementom. Na początek siła broni jest tutaj mordercza. Nie raz i nie dwa zobaczysz, jak Robocop odstrzeliwuje typowi górną część głowy, a strzał wyrzuci go daleko w tył. Tutaj podkręcono kolejny element, czyli fizykę. Dzięki czemu jest naprawdę fajnie. Czuć tą potworną siłę pistoletu, a to w połączeniu z wysoką brutalnością. Krew spływa po ścianach, kadłubki bez nóżek i rączek po rzuconym granacie walają się po podłodze. Do tego dochodzi dość spora możliwość rozwalania otoczenia. Jest moc. No i tutaj wjeżdża to małe słowo, które od razu wzbudza czujność. Ale! No właśnie, ale nie ogarnięto samej fizyki zbyt dobrze. Przeciwnicy dosłownie toną w podłożu. Stwierdzenie, że bandyci zapadli się pod ziemię, nabiera tutaj dosłownego znaczenia. Robocop może złapać kogoś za gardło niczym profet w Crysisie i rzucić nim o ścianę. Fizyka załatwi resztę, no prawie, bo przeniknięcie przez ściany czy kraty jest tutaj na porządku dziennym. Rzucenie bandziorem w te drzwi spowodowało, że gra po prostu wyszła do systemu. Powiesz, przypadek. Okej. Powtórzmy tą akcję jeszcze raz. Chyba to nie przypadek, ale niechlujstwo deweloperów. Robocop ma też tajną funkcję, którą odblokowałem w pewnym momencie. Błogosławieństwo papieskie. Nie wiem, co ono robi, ale pewnie też jest srogie. A, no i Robocop może jeszcze przywalić z piąchy, które jest mega satysfakcjonujące, bo jest to wykonane w slow-mo z odpowiednią ilością lejącej się juchy. Szczególnie fajnie to wypada na jadących motocyklistach, którzy miażdżą twarzą pięść Robocopa. Obok walenia z gnata mamy też dochodzenie, od pogadać z kimś i zdecydować, czy postąpić według litery prawa, czy bardziej po ludzku. Czasami trzeba coś komuś przynieść, czasami wynieść kogoś z płonącego budynku. Zadania są całkiem nieźle zróżnicowane i twórcy starali się wpleść tutaj sporo humoru, na przykład szukanie kota jakiejś starej baby. Zadań pobocznych nie ma zbyt dużo, ale każda mapa ma ich po kilka i są one niezłe, a warto je wypełniać, bo dostajemy za nie expo, o którym zaraz powiem. Dochodzenia polegają też na skanowaniu obiektów, czasami rozbrojeniu bomby czy naprawie samochodów. Widać, że było sporo pomysłów, aby urozmaicić rozgrywkę i to też oceniam na duży plus. Niestety gra recyklinguje mapy, więc samych tych większych map mamy ze 3 i będziemy do nich wracać po kilka razy, wypełniając co prawda inne zadania. Ale mapy to najjaśniejszy punkt gry. Niektóre miejscówki wyglądają kozacko. Owszem, są tu oczywiście kanały i budowa, a jakże, ale i tak miasto i jedna lokacja z kamieniołomem znana z filmu wygląda jak żywcem przeniesiona ze srebrnego ekranu. Goście odpowiedzialni za miejscówki powinni dostać sowitą premię, bo tutaj i w zasadzie tylko tutaj widać next-genowość produkcji. Po każdej misji wracamy na posterunek. Mamy tutaj przenudne rozmowy z panią psycholog. Starano się wpleść tutaj motyw, czy Robocop to jeszcze człowiek, czy już maszyna, ale wyszło to nudno i nieciekawie. Poza tym możemy pogadać z funkcjonariuszami, również rozwiązując jakieś proste sprawy, typu przynieś wąsaczowi pod prysznicem żółty ręcznik. Posterunek to taki hub, który pełni rolę mapy z mini misjami. Jest to niezłe z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, że można zobaczyć na posterunku, co w 1987 roku uchodziło za niesamowity high-tech. Naprzeciw Robocopa stają oczywiście przeciwnicy, a raczej armia klonów z dwóch gangów, a potem i najemników. Recykling postaci jest tutaj srogi, nie tylko bandziorów. A to wąsacz od ręcznika okazuje się, że dorabia jako cieć w szpitalu. Pani psycholog pojawia się w kilku innych lokacjach, no i oczywiście przeciwnicy powtarzają się nader często. Ci są z różnym orężem, ciężko powiedzieć, że wymagają innej taktyki, gra nie ma chowania się za osłonami, od po prostu wyłazisz zza rogu i prójesz jak czołg, waląc z czego popadnie. Robocop też traci energię, więc możemy użyć specjalnych sprzętów naprawczych, których mamy kilka, a które można również zdobyć na placu boju. Ponadto można podnosić broń po przeciwnikach, ale kto by tego używał, jak mamy wielostrzałowy pistolet Robocopa? No ale faktycznie w ostatnich misjach ta funkcja nam się przyda. Wspomniałem o expie. Tak, tutaj jest kolejny fajny patent. Mamy drzewko składające się z kilku opcji. Dorzucenie więcej expie
expa do inżynierii pozwoli hakować wieżyczki, zainwestowanie w coś innego da nowe opcje dialogowe itd., itd. Całkiem sprytnie to pomyślano i system lekkiego RPG oceniam również na duży plus. Kolejne ulepszenia odblokowują nowe umiejętności, np. chwilowa tarcza czy zwolnienie czasu. Obok expa mamy jeszcze specjalne płytki ulepszające pistolet. Zrealizowano to również w dość ciekawy sposób. Mamy na schemacie rzeczy, które podnoszą statystyki i takie, które je obniżają. Mamy też odpowiednie węzły, które obsadzamy w gniazdach. Naszym celem jest takie umieścić, aby uzyskać wszystkie pozytywne rzeczy, ale wyeliminować te negatywne. Z czasem pojawią się nowe płytki, potężniejsze węzły. Co ciekawe, same węzły możemy też scalać, tworząc ich mocniejsze wersje. I kolejna ciekawostka, są też tutaj gniazda zwiększające, uwaga, brutalność gry. Jeśli dorzucimy sobie taką perkę, przeciwnicy będą dosłownie tryskać juchą jak z fontanny. Bardzo fajna i przydatna opcja. Kilka słów na temat tłumaczenia, bo... Chryste Panie, kto to w ogóle tłumaczył? Na przykład nazwy przeciwników, szczególnie ta. Granatnikowy. Czy to tłumaczył pryszczaty 12-latek z erekcją na Fortnite'a? Naprawdę nic lepszego nie można było wymyśleć. Nie wiem, nawet Ginter Granatnik byłoby lepsze niż to, albo ta nazwa szefa OCP. Okej, jest to podyktowane tym, że tak było w filmie, ale Chryste Panie, do typa wszyscy mówią stary, nawet go podpisują stary, no cringe w opór. Rozumiem, że w filmie nie miał imienia i nazwiska, ale nie lepiej by było, nie wiem, szef OCP, szefunio, szefu, bosu, kurde, nawet dobra morda z OCP, to nie. Jest tak, że jak nazwą typa stary, to jest to jego imię i... Wiecie co, no porucznik Borewicz też nie ma na imię porucznik. Albo nazwa tej misji, kolec w stogu siana. Chodziło pewnie o igłę w stogu siana, no chyba, że o stolec w stogu siana, bo też by to pasowało. Zbudzają śmiech niektóre sceny, jak oficer Louis mówiący do Robocopa, znam to spojrzenie. Tak, znasz spojrzenie typa, który ma garnek na głowie. Louis, lepiej przestań ćpać na służbie. No ogólnie jest tutaj sporo takich cringe'owatych niedopatrzeń. No i oprawa. Ojojoj, nie mam dobrych wieści. O tych cutscenkach już wspominałem, ale dogrywające się tekstury to dramat. Zobaczcie tutaj, stoję nosem przy ścianie i tekstura dogrywa się tylko wtedy, jak przesunę się kilka centymetrów w bok. Czy ja zainstalowałem Robocopa na karcie perforowanej, czy na dysku SSD? Niestety każda scena, każda sekunda w Robocopie to deogrywające się tekstury na potęgę. Gra też ciągle się wiesza i nie... Nie tylko jak wrzucisz typa przez drzwi. Przeciwnicy potrafią pojawiać się i znikać zupełnie w powietrzu. Niestety, ale techniczna strona gry leży i kwiczy. W mojej opinii, tego typu bubel nie powinien być wypuszczany do obiegu, bo nie ma tutaj tłumaczenia, że testerzy nie widzieli. Nie da się tego nie widzieć. Sama gra i tak wygląda, jakby mogła ruszyć na PlayStation 3, także pod kątem oprawy szału nie ma. Robocop Rogue City to ciekawy eksperyment. Były pomysły, były chęci, zabrakło porządnego testowania i dopracowania technicznego. To wciąż najlepsza gra o Robocopie, udało się oddać idealnie klimat filmu i za to szanuję. Szkoda, że położono grę w dość ważnych elementach, bo przez to gra pozostawia po sobie niesmak. Irytuje drewno, dogrywające się tekstury i te cutscenki. Boże miłosierny, jak to doprowadza do szału. Aczkolwiek... Jeśli spadnie cena i Robocopa porządnie załatają, i mam na myśli naprawdę porządnie załatają, sięgajcie śmiało. Kupowanie w tej formie gry, przynajmniej na PlayStation 5, teraz nie ma absolutnie sensu. No chyba, że jesteś ultrasem Robocopa, ale to już pewnie i tak dawno przeszedłeś. W przeciwnym razie lepiej kupić w to miejsce co innego. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.